Dzień dobry Państwu. Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy, jakby już kolejny program o tym samym, ale wydarzenia się toczą. Wydarzenia się toczą coraz szybciej. Wydarzenia około wojenne. Dostaliśmy teraz, jakby zapowiedzi, że mamy już tylko 3 lata do wojny. Niektórzy mówią, że jeszcze mniej. Mówi się o tym, że może być tu 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy, więc taki dzisiaj przegląd wojenny, a w zasadzie antywojenny, bo po drugiej stronie łącza jest dr Leszek Sykulski, który oprócz szefowania Partii Bezpieczna Polska reprezentuje też polski ruch antywojenny. Dlatego przegląd antywojenny. Witam cię serdecznie. Witam Ciebie, Kamilo, witam Państwa. Na początku, oczywiście, zachęcam do łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia także naszego kanału finansowo, dane w opisie. Wymieniłem te kilka, te kilka informacji. To, są, to jest wszystko dosyć świeże: wypowiedzi pana Siewiery, czy tam inne deklaracje medialne, czy ze strony władz, czy ze strony jakichś tam przedstawicieli wojska. Mamy jakieś takie wzmożenie. Teraz jeszcze no. Pielgrzymka dudy z Tuskiem do, do Bidena, to na koniec takie pytanie: krótkie, acz wcale nie, nie proste. Czy coś się szykuje? Wszystko wskazuje na to, że tak. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosnącym naciskiem na Polskę. Ja o tym mówiłem już, że. I w zeszłym roku, i w roku 2022, że takie naciski będą na Polskę wzrastały. Oczywiście nie mamy źródeł wywiadowczych, nie mamy dostępu do informacji wywiadowczych, a wiemy dobrze, że to może całkowicie zmienić ogląd sytuacji. Najlepszym tego przykładem jest publikacja w amerykańskim dzienniku New York Times z 25 lutego bieżącego roku, która rzuciła zupełnie nowe światło na, na to, co się dzieje na Ukrainie. Wiele osób oczywiście podejrzewało, różne działania CIA czy MI6 na Ukrainie, ale nikt chyba, nikt chyba w Polsce nie zdawał sobie ze skali, z rozmachu zaangażowania amerykańsko-brytyjskiego czy anglosaskiego na Ukrainie, a właściwie no przekształcenia tak naprawdę Ukrainy w przyczółek wywiadowczy do walki z Rosją przez te służby. No przypomnę o tym, że ten, że ten artykuł New York Timesa mówi, że CIA i MI6, czyli amerykański i brytyjski wywiad zorganizowały 12, stworzyły 12 potężnych baz wywiadowczych na Ukrainie. No, to, to rzuca zupełnie inne, inne spojrzenie na na 20, prawda, na to, co się w ogóle wydarzyło w 22 roku, tak, w lutym 2022 roku. Ja w żaden sposób oczywiście nie, nie usprawiedliwiam, nie popieram tego, co się dzieje na Ukrainie, natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, że, że to rzuca zupełnie nowe światło i warto sobie zadać pytanie, co by było, gdyby Rosja i Chiny, gdyby to Rosja i Chiny stworzyły 12 baz wywiadowczych do walki ze Stanami Zjednoczonymi na terytorium Kanady, albo na terytorium terytorium Meksyku. No ja obawiam się, że nastąpiłaby amerykańska operacja specjalna na terytorium tych państw. Absolutnie niczego nie, tutaj nie, nie usprawiedliwiając, tak jak powiedziałem. Natomiast wracając do twojego pytania, no myślę, że, że wzrasta przede wszystkim retoryka prowojenna. My w polskim ruchu antywojennym, czy w Partii Bezpieczna Polska bardzo uważnie to obserwujemy, reagujemy na to. Uważamy, że wbrew temu, co Mówią niektórzy, że wychodzenie na ulicę nic nie da, że to jest bez sensu i tak dalej i tak dalej. No uważam, że jeżeli będziemy siedzieć biernie, siedzieć w domu i tylko ograniczać się do gadulstwa wśród znajomych czy tylko do gadających głów w internecie, to się kompletnie nic nie zmieni, a trzeba rządzącym jasno dawać do, do zrozumienia, że nie ma naszej zgody na wpychanie nas do jakiejkolwiek wojny, bo żadna wojna nie jest w naszym interesie. Trzeba to jasno powiedzieć, no to nie nasza wojna. Dlatego zorganizowaliśmy Marsz pokoju w Lublinie 10 marca, a 1 maja bieżącego roku zorganizujemy jako Polski ruch antywojenny, jako Partia Bezpieczna Polska, jako nowa koalicja do Parlamentu Europejskiego, głos silnej Polski, zorganizujemy Marsz pokoju w Warszawie. Serdecznie Ciebie, Kamilu i wszystkich naszych widzów i słuchaczy, zapraszam 1 maja 2024 roku do Warszawy na Marsz pokoju, aby głośno i wyraźnie powiedzieć, to nie nasza wojna. Nie idziemy na żadną, na żadną wojnę. Sikorski, Kaczyński na front ukraiński Hołownia chołownia w Kamasze, a nie dzieci nasze. To już oczywiście tutaj odnoszę się do słów marszałka Sejmu Szymona Hołownik. Który, który grozi głowie obcego państwa, co wynika albo z potężnych kompleksów, które ma, podejrzewam, że tak, tutaj i, brak, i braki w wykształceniu, i brak służby wojskowej, a żona wykształcona, oficer Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, no ewidentne kompleksy wychodzą. To pokazuje małość elit tak zwanej III Rzeczypospolitej, czy Republiki Okrągłego Stołu, jak mówią niektórzy. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której i Radosław Sikorski, i Szymon Hołownia, i wielu innych polityków eskaluje to napięcie, eskaluje te narracje. Także prezydent Andrzej Duda a w tak zwanym międzyczasie doktor Jacek Bartosiak kontynuuje swoją tyradę na temat nieuchronności wojny polsko-rosyjskiej. Pojawiła się informacja z dzisiaj, a rozmawiamy 12 marca 2024 roku, że wydawnictwo literackie wyda nową książkę pana doktora, byłego prezesa CPK rzekomo bardzo pokojowego projektu, w co ja absolutnie nie wierzę. Nazywa się ta książka, czy tytuł tej książki brzmi, uwaga, cytuję, Zapiski w przededniu wojny, czyli dzieci morza wzywają swoją matkę. No jest to z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony, tragic... znaczy, można powiedzieć, że to jest tragikomedia, że to jest tragikomedia. Rozumiem, że tutaj Jacek Bartosiak uważa siebie za dziecko morza i ta część właśnie ty jego firmy Strategie no, ewidentnie to są dzieci morza, to są, to są atlantyści, to są ludzie, którzy tak jak Marek budzisz wepchnięcia Polski w otchłań, w otchłań, jaką jest niewątpliwie Federacja Polsko-Ukraińska, jako projekt, który lansuje Pan Budzisz od początku tej odsłony konfliktu na, na Ukrainie. To jest absolutna katastrofa polskiej kultury strategicznej, to, co wyprawia ta firma i ten człowiek i, i, i ci ludzie w ogóle. ja. Tylko przypomnę, że Jacek Bartosiak konsekwentnie konsekwentnie szczuje na Rosję, konsekwentnie lansuje narrację zbieżną z kalkami propagandowymi anglosaskich, anglosaskich ośrodków. Propagandowych i to jest szalenie niebezpieczne dla państwa polskiego. Oczywiście, takich Jacków Bartosiaków, takich budziszów jest cała masa. Wystarczy dzisiaj otworzyć jakiekolwiek medium, czy to internetowe, czy, czy mediów tradycyjnych, aby dowiedzieć się z tych, z tych właśnie mediów, że nie ma dla Polski alternatywy niż NATO. Tak? I to jest ta narracja, która dzisiaj wybrzmiewa w 25. rocznicę przystąpienia Polski do jednego z najkrwawszych sojuszów polityczno-militarnych w historii. Przypomnijmy, to ja pozwolę sobie w dwóch zdaniach podsumować członkostwo Polski w NATO, bo to nie jest zadanie trudne. To jest praktyczna akceptacja tego, co się wydarzyło, jeżeli w 1999 roku, czyli bombardowanie Jugosławii, to są tajne więzienia CIA w Europie Środkowo-Wschodniej, to jest zniszczenie, zdeptanie pogwałcenie polskiej suwerenności, utworzenie tajnego więzienia CIA w ośrodku kształcenia kadr wywiadów w Starych Kiejkutach w latach 2003-2005, więzienie bez wyroku sądu, przetrzymywanie, torturowanie ludzi. Pytanie kogo, bo dokładnie nie wiemy, nie znamy całej listy. Wiadomo, że to jest także, to są także udział w amerykańskich inwazjach na Irak i Afganistan, kuriozalna wojna w Afganistanie, przegrana sromotnie przez NATO, kompromitacja Sojuszu Północnoatlantyckiego, kompromitacja Stanów Zjednoczonych, kompromitacja Polski, kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej w 2003 roku inwazja na Irak pod fałszywymi dowodami przedstawianymi przez Williama Walkera na forum ONZ. Wszyscy wiemy, że kłamał. Sam Walker przyznał, że kłamał. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, były na szczęście prezydent, przyznał, że kłamał w podkaście Rzece. Przyznał, że tajne więzienia CIA były jego zdaniem błędem, moim zdaniem zbrodnią, za którą powinien stanąć przed Trybunałem Stanu podobnie jak oficerowie Agencji Wywiadu, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy premier Miller. Były na szczęście, w związku z czym musimy sobie zdawać sprawę z, z tego, że Polska stała się marionetką Stanów Zjednoczonych. Polska racja stanu stała się zakładnikiem amerykańskiej racji stanu, dlatego my, jako bezpieczna Polska, mówimy stop amerykanizacji Polski, rozumiane jako stop amerykanizacji polskiej racji stanu. I tutaj niestety widać tę pogłębiającą się wasalizację, tworzenie z Polski zderzaka strategicznego mocarstw anglosaskich. No jeżeli Ukraina, mająca potężny przemysł zbrojeniowy, mająca, będąca ludniejszym Krajem od Polski, mająca liczniejsze i lepiej wyszkolone, wyszkolone siły zbrojne, będąca silniejsza, gospoda, gospoda, silniejsza energetycznie, bardziej niezależna energetycznie, mająca elektrownie jądrowe, wygląda dzisiaj tak, jak wygląda po tych dwóch latach proxy war na, na swoim terytorium. To wystarczy sobie zadać pytanie, jak będzie wyglądała Polska, jeżeli zostanie wepchnięta przez takich ludzi jak Hołownia czy Sikorski do wojny, do wojny z, z Rosją. To jest wepchnięcie Polski pod rozpędzonego rosyjskiego tira. To się dobrze skończyć po prostu nie może, bo Polska nie ma systemu obrony cywilnej, o czym nawet piszą mainstreamowe media. No, o dziwo, Gazeta Wyborcza wczoraj 11 marca, zamieściła potężny dwustronicowy artykuł na temat tego, że Polska nie ma schronów, nie ma systemu ewakuacji ludności, nie ma systemu zaopatrywania w wodę pitną, w prąd elektryczny, nawet w jakiegokolwiek konfliktu. No to w związku z czym, jeżeli do tego dodamy, że brak jest systemu obrony powietrznej, że Rosjanie wpuszczają rakietę i właściwie uderzają gdzie chcą na terytorium Polski, czego przykładem rosyjska rakieta pod Bydgoszczą, która przeleciała prawie przez pół Polski i yy, znaleziono ją po kilku miesiącach. Polska nie ma systemu szkolenia rezerw. Mówię, Wiem co mówię, bo jestem porucznikiem rezerwy Wojska Polskiego. Yy, katastrofalny system szkolenia rezerw. Do tego Polska rozdała, wydała Ukrainie mnóstwo sprzętu pancernego, zmechanizowanego, artylerii, amunicji i tak dalej, i tak dalej. No mamy do czynienia z rozbrojonym krajem, zadłużonym potężnie, zwłaszcza po tak zwanych lockdownach, po, czyli po prostu po likwidacji wolności, wolności ludzi, bezprawnej całkowicie. I, i, I sytuacja, w której dzisiejsi politycy i pseudoeksperci, lansowani w mediach głównego nurtu, ale także w mediach elektronicznych, nagle mówią, że nie ma innej, innej drogi niż tylko i wyłącznie konfrontacja militarna z Rosją czy wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. No, absurd, szczyt absurdu, ale to pokazuje, jak głęboko zostały podporządkowane struktury państwa polskiego amerykańskiemu deep state. Ja wbrew pozorom nie jestem takim wielkim optymistą, jeśli chodzi o zmiany warty w białym domu. Oczywiście pewne, pewne pewna odwilż w relacjach amerykańsko-rosyjskich może nastąpić, ale nie sądzę, nie jestem głęboko przekonany, że Polska jest gdzieś tam na nie drugim czy trzecim miejscu, że to nie jest że temat temat bezpieczeństwa państwa polskiego to nie jest temat drugo czy nawet trzeciorzędny w Białym Domu. To jest temat gdzieś na piątym, może szóstym, gdzieś tam miejscu z kolei, ponieważ doskonale wiemy, że Amerykanie mają o wiele ważniejsze interesy w Niemczech, o wiele ważniejsze interesy przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i na Indo-Pacyfiku i to nie jest temat bezpieczeństwo państwa polskiego, nie jest tematem w żaden sposób przykuwającym strategiczną uwagę czołowych ośrodków amerykańskich. No musimy sobie zdawać sprawę, że będziemy, Amerykanie w każdej chwili mogą dokonać gambitu geopolitycznego, poświęcić Pionka, jakim na szachownicy jest dla nich Polska, bo traktują Polskę jako pionka, jako swojego nowa nie, nie będziemy się bawić tutaj w kolokwializmy typu junior partner, pojęcie też wypromowane przez Jacka Bartosiaka, zupełnie bez sensu. Nazywać rzeczy po imieniu. Nazywał to Zbigniew Brzeziński, który mówił wprost, że Polska jest wasalem Stanów Zjednoczonych i trzeba. Patrzeć na rzeczy takimi jakimi one po no, prostu w związku z tym sytuacja, tragiczna. jeżeli nie powiemy, jeżeli nie zacznie rozpoczęłować. Mówię o środowiskach propokojowych, antywojennych, no to czeka nas straszna sytuacja. Straszna sytuacja, upadek państwa polskiego i apeluję tutaj o jednoczenie się środowisk. Myśmy tutaj pokazali dobrą wolę jako bezpieczna Polska, jako Partia Front, jako Watacha Głosu Obywatelskiego 10 marca w Lublinie powołaliśmy Zalążek. Rdzeń koalicji na wybory do Europarlamentu, głos silnej Polski. Chcemy, aby głos silnej Polski rozbrzmiewał w Brukseli i nie tylko w Brukseli. Mówimy tak dla gotówki, tak dla złotówki, nie dla federalizacji Unii Europejskiej. Mówimy stop WHO, stop LGBT. To są te hasła w telegraficznym skrócie, które chciałbym przytoczyć. Czas rozważyć polexit wolny naród w silnym państwie narodowym. Tutaj a propos tej amerykanizacji, to może warto zauważyć, że mamy coś, czego raczej nie było przez ostatnie 8 lat w Polsce. Mamy pielgrzymki do ambasadora Brzezińskiego, pielgrzymki po błogosławieństwo dla kolejnych kroków tego rządu, bo pielgrzymuje pan Bodnar po błogosławieństwo na swoje em, reformy czy deformy w wymiarze sprawiedliwości. A jeszcze do tego dziwnym trafem, zanim dochodzi do prowokacji i e, starć z policją na protestów rolników, e, na protestach rolników pod Sejmem, to parę godzin wcześniej minister spraw wewnętrznych jest u ambasadora amerykańskiego. Przypadek nie, myślę, że oczywiście nie widać było, jak ambasador Brzeziński jest aktywny w trakcie kampanii wyborczej. Widzieliśmy jego aktywność we wrześniu 2023 roku. Jeszcze przed tymi właśnie wyborami. W trakcie kampanii wyborczej do, do parlamentu wybory się odbyły 15 października i myślę, że nikogo nie zaskoczył dobry wynik ugrupowania Szymona Hołowni, no bo wszak jego prawą ręką polityczną, spin doktorem, a właściwie faktycznym moim zdaniem kierownikiem tej, tej partii jest pan Michał Kobosko wieloletni, wieloletni współpracownik, pracownik Atlantic Council. No, wystarczy sobie wygooglać czym jest Atlantic Council. Amerykański think tank, ośrodek ekspercki, który, w skład którego wchodzi wielu byłych dyrektorów CIA. No, nikt mi nie powie i nikt mnie nie przekona, że Atlantic Council czy jakikolwiek inny amerykański think tank skupiający ludzi z amerykańskich służb specjalnych Przyjmuje kogoś do pracy, przyjmuje kogoś na pokład, bo po prostu na piękne oczy, tak? Nie, no po prostu widzi w tym interes, konkretny interes geopolityczny dla Stanów Zjednoczonych. No pytanie, jakim interes geopolityczny Stany Zjednoczone mają w Polsce? No wszyscy chyba wiemy, jaki, czyli to, co dokładnie powiedział George Friedman, przekształcenie Polski w, cytuję, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją, czy też no, to, to określenie, którego ja używam, w strategiczny, który w w każdej chwili można poświęcić, zrobić z tego gambit strategiczny. No i cóż tu dużo mówić, no, te wszystkie nasze oceny, mówię nasze, w polskim ruchu antywojennym w bezpiecznej Polsce się potwierdziły. Michał Kobosko wykreował Szymona Hołownię z aktora, czy przykształcił z aktora, z jakiego można powiedzieć celebrytę, właśnie no, polityka czy pseudopolityka, tak? który lansuje tezy zbieżne z propagandą amerykańską. Tak? Tutaj trzeba jasno, jasno to, to, to powiedzieć. I no, no cóż, tu, cóż, tu dużo, dużo, dużo mówić. No, ambasada przy Ulicy Pięknej jest dzisiaj jednym z głównych ośrodków, jeżeli chodzi o promieniowanie wpływów amerykańskich w tej części Europy. I niestety służby specjalne, tak zwanej trzeciej rzeczy Polskiej, no są bezradne. Są w tym, w, tym, w tym aspekcie absolutnie bezradne. Nie wiem, czy Kamil, słyszałeś, aby po roku 1989, czy to kontrwywiad Urzędu Ochrony Państwa, czy kontrwywiad Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za aresztował przynajmniej jednego szpiega amerykańskiego, bo ja nie słyszałem. Nie słyszałem o tym, aby aresztowano szpiegów ukraińskich, izraelskich, a słyszymy tylko, że są, że są Ruscy agenci, tak? I ruskie ONUCE. No niestety, niestety, ta, tak wygląda rzeczywistość. Tutaj rację mają ci badacze ipn u którzy mówią, że doszło do w latach 89-90, doszło do przejęcia struktur polskiego polskich służb specjalnych służb specjalnych PRL przez centralną agencję wywiadowczą. I moim zdaniem tak się tak się stało, czego najlepszym dowodem jest tajne więzienie CIA lata 2003-2005, o czym powiedziałem. No trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek zmianie. Na polskiej scenie politycznej, jeżeli nie dojdzie do opcji zero w służbach specjalnych, no to jakby też ze świecą szukać ugrupowań, ruchów społecznych, formacji politycznych, które postulowałyby opcję zero. No poza bezpieczną polską, poza. Głosem silnej Polski, no to tak naprawdę no może jakieś drobniejsze właśnie organizacje, ale jeżeli byśmy spytali czołowych polityków partii parlamentarnych, a w parlamencie zasiadają przedstawiciele aż 15 partii przecież, to nie są tylko te, te, te kluby poselskie, które widzimy, no ale tam są reprezentanci 15 partii, no to żaden z nich nie jest za opcją zero, bo po pierwsze się boją, po drugie są mu wikłani, po trzecie są na nich haki, kompromaty i tak dalej. My mamy tę te, te swobodę, te, ten komfort. Mówienia tego, bo, bo nie, nie idziemy na żadnej smyczy i dzięki temu możemy sobie pozwolić na to, żeby mówić yy, tak dla normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, stop amerykanizacji Polski, tak dla opcji zero w służbach. No i... Temat prosty. Natomiast, natomiast no wybory do Europarlamentu będą tutaj bardzo istotne, bo to, jest, bo to jest pokazanie, w którą stronę ma iść Unia Europejska. Jeżeli w Unii Europejskiej zwyciężą ugrupowania eurosceptyczne, które chcą zachowania Europy ojczyzn, a nie przekształcenia się w Eurokołchos Federalny, no to wtedy jest jeszcze szansa dla, dla suwerennej Polski, dla Polski niepodległej. Natomiast jeżeli będzie sytuacja w tej. Będą ci ludzie, którzy chcą nam odebrać gotówkę, którzy chcą podpisania traktatu, prawda, tego WHO, międzynarodowego, tego sanitarnego, no to mamy sytuację skrajnie niebezpieczną. A do tego dodając perspektywę włączenia, wepchnięcia Polski w nie naszą wojnę, no to sytuacja absolutnie katastrofalna. No cóż, nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale widać, że chyba sytuacja po prostu, po prostu przyspiesza, no bo oprócz tego przygotowania i wzrostu nacisku zewnętrznego, mamy chyba pewne przygotowania też wewnętrzne i chyba to, o czym już wspomniałem. Czyli ta pacyfikacja protestów rolniczych jest właśnie pewnego rodzaju, pewnego rodzaju przygotowaniem, bo tam też oczywiście pojawiają się wątki agenturalne. Chociaż już polonia amerykańska została ruską onucą, to już naprawdę ten, to, to pojęcie, prawda, rosyjskich wpływów zaczyna się mocno dewaluować. Ale no, ja się obawiam jednego, że Ciemny Lud tradycyjnie to wszystko kupi. No niestety, widać, widać sytuację bardzo niebezpieczną. Obserwujemy to zresztą od dłuższego czasu próby rozbijania polskiego ruchu antywojennego, próby rozbijania różnego rodzaju formacji, które optują za pokojem. Wpuszczanie, no, no, wpuszczanie prowokatorów, różnego rodzaju właśnie tego typu rozbijaczy, niestety nasila się. Obserwujemy to bardzo, bardzo uważnie. Do tego widzimy, że ci, którzy atakowali polski ruch antywojenny, ci, którzy próbowali rozbijać, Naszą organizację. Dzisiaj na przykład protestuj, protestują przeciwko protestom rolników, wypowiadają się przeciwko protestom rolników. No to widać, kto dla kogo pracuje. To jak na dłoni dosłownie widać, kto jest, kto jest za kim. W mojej ocenie, niestety, siła propagandy amerykańskiej jest tak ogromna. Co zresztą potwierdził Władimir Putin w wywiadzie z Takerem Carlsonem, że ta no, potęga amerykańskiej propagandy jest dzisiaj taka, że w wielu kwestiach nawet takie państwa jak Rosja czy Chiny nie idą na bezpośrednie zwarcie, bo wiedzą, że, że, że nie mają przewagi, jeśli chodzi o kontrolę mediów o zasięgu międzynarodowym, więc to, to pokazuje ich, ich, ich przewagę i to też pokazywało na przykład w trakcie akcji stop ukrainizacji Polski, jak ludzie są mocno ogłupieni, na przykład TVP Info, tak, wiemy, co za zapisu, to już była taka sier, siermierzna propaganda pamiętająca czasy stalinowskie, czasy Bieruta, prawda, więc więc, więc tak naprawdę i, i, i tacy ludzie ogłupieni tą propagandą, na przykład atakowali nasze się tylko słownie tych ludzi, którzy stali z transparentami stopu Ukrainizacji Polski, tak? bo uważali, że Ukraińcy walczą za Polskę. No nie ma większej bzdury tak naprawdę, niż, niż, niż stwierdzenie, że Ukraina czy Ukraińcy walczą za Polskę. Nic takiego nie ma miejsca i doskonale wiemy, że wzmacnianie Ukrainy nie leży w polskim interesie narodowym. Bo, bo Ukraina dzisiaj jest budowana na fałszywym micie założycielskim, na nie na żadnej tożs powiedzmy tożsamości narodowej, tylko na ludobójstwie. No, nazywać trzeba rzeczy po Imieniu. Jest budowana na takich bohaterach jak Bandera czy Szuchewicz, którzy byli zwykłymi ludobójcami na, na kulcie ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za y, zbrodnie ludobójstwa, zresztą nie tylko na Polakach. Zresztą też Władimir Putin o tym mówił w trakcie wywiadu z Carlsonem, że przecież też, też dotknę, to ludobójstwo dotknęło w, o wiele mniejszym oczywiście zakresie, także, także inne narody. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj Ukraina, silna Ukraina, wzmacnianie Ukrainy nie leży w polskim, inter, w polskim interesie narodowym, bo nie mamy żadnej pewności, że ten nacjonalizm, szowinizm ukraiński po raz kolejny nie obróci się przeciwko państwu polskiemu, że nie dojdzie chociażby do nowego sojuszu ukraińsko niemieckiego i o tym kompletnie nie pamiętają tacy ludzie jak Paweł Kowal czy, czy właśnie Szymon Hołownia. Niestety sytuacja wygląda w taki sposób, że poza częścią środowiska, która jest rzeczywiście intelektualnie świadoma, jest świadoma tych wszystkich zagrożeń, jest świadoma te, tego wszystkiego, która się próbuje jednoczyć, integrować, no mamy bardzo, dużą, bardzo duże niezrozumienie sytuacji. Ja bym tutaj apelował i Pozwolę sobie wykorzystać ten czas antenowy do, do jeszcze po raz kolejny apelu do wszystkich środowisk propokojowych, do wszystkich środowisk antywojennych. Chodźmy razem, chodźmy razem na wybory do Parlamentu Europejskiego, zbudujmy wielką koalicję propokojową, wielką koalicję antywojenną. Nie dajmy się wepchnąć w cudzą wojnę. Odrzućmy wszelkiego rodzaju antagonizmy, zróbmy jeden czy dwa kroki w tył, niech, niech liderzy schowają swoje do kieszeni i stwórzmy taką, Koalicję, która ma szansę się przeciwstawić tym, tym trendom, które zagrażają naszej, naszej, naszej suwerenności, czy po prostu naszej egzystencji. To jest naprawdę jeden z ostatnich dzwonków, jeśli nie ostatni dzwonek, wręcz bicie na alarm. Apeluję, zjednoczmy się i usiądźmy, usiądźmy do stołu rozmów. Jest jeszcze trochę czasu, jest jeszcze miesiąc, dwa, gdzie można podjąć kluczowe, strategiczne, strategiczne decyzje. No, tylko, tylko, nawet pewnie wiele osób pokłada dalej nadzieję też w Konfederacji. Tylko widzimy, że tam Konfederacja zaczyna się chyba coraz bardziej wyraźnie rozjeżdżać. No, ale widzimy, że tam poseł Mencen, który zapytany, no czy poszedłby na wojnę. No, tak, poszedłbym, ale teraz jestem posłem, to w zasadzie nie pójdę i tak dalej. Więc no. Widać, że konfederacja potrafi mówić w, kwestii, w kwestiach ukraińskich dwoma, a czasem nawet trzema głosami, bo w ogóle, ja tak patrząc na ten cały protest rolników i te wypowiedzi różnych polityków, ja nie wiem, czy najbardziej zabójczą narracją nie jest taka: "my jesteśmy za pomocą Ukrainie, ale nie tak. My tutaj musimy to racjonalnie robić, no bo wystarczy obciąć. My jesteśmy za pomocą Ukrainy. No dobra, to skoro jesteście za pomocą w Ukrainie, to zejdźcie z granicy, zakończcie blokady, puszczajcie wszystko jak leci i koniec. Nie no, musimy sobie zdawać sprawę, że Konfederacja, jako pewien projekt polityczny, się skończył, po prostu się skończył. Dzisiaj ta, ta formacja polityczna jest zupełnie czymś innym niż w chwili swojego, swojego powstania. Dzisiaj zwyciężyły tam trendy proukraińskie, zwyciężyły tam trendy prowojenne, czego najlepszą postacią jest ta trójca, to trio, które tak naprawdę zarządza tą formacją, czyli Wipler w kolejności, Mencen i, i Bosak. I taka jest prawda, i to jest prawdziwa twarz Konfederacji. I to jest prawdziwa twarz Konfederacji, i musimy sobie zdawać sprawę, że wszelkiego rodzaju mówienie, no tak, że jeszcze w Konfederacji jest przecież Grzegorz Braun, że jest korona, że są posłowie, no ale jakie mają przełożenie? Jakie mają przełożenie realne? Ja pamiętam jak. Po represjach, po szykanach, którego doświadczyliśmy jako Polski Ruch Antywojenny, Grzegorz Brown i, i Włodzimierz Skali chcieli zorganizować konferencję prasową w Sejmie, zapraszając mnie. To Ruch Narodowy zablokował tę konfer konferencję i musieliśmy się spotkać pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przed Sejmem. Zostaliśmy wygnani po prostu z Sejmu przez Ruch Narodowy, i to najlepiej pokazywało właśnie pozycję korony wtedy. Czy to się zmieniło, czy ta pozycja korony się dzisiaj zmieniła? No Moim zdaniem, nie, moim zdaniem, to nie jest główny głos i to nie jest główna twarz Konfederacji, mimo że Grzegorz Brown niewątpliwie należy do jednych z najbardziej barwnych czy, czy takich wyrazistych polskich, polskich polityków w obecnej kadencji Sejmu. Natomiast no, prawda jest taka, że karty rozda, rozdaje tam Wipler. No i to jest prawdziwa twarz Konfederacji. To jest prawdziwa twarz Konfederacji. I posłuchajmy, co mówi Wipler, co mówi Mencem, czy co mówi Bosak na temat Ukrainy, wsparcia Ukrainy, co mówią na temat, na temat współpracy z Rosją. No przecież można iść pod szyldem, można wywiesić transparent polegzji, czas na polegzji, czy już wychodzimy z Unii Europejskiej, jak to robiła Korona na marszu niepodległości na przykład, tylko jest pytanie. Tylko jest pytanie, czy to jest oficjalne stanowisko Konfederacji, a jeżeli tak, to jaką alternatywę politycy Konfederacji mają po wyjściu z Unii Europejskiej? Bo my jako Bezpieczna Polska mamy, czy my jako Głos Silnej Polski, jako koalicja mamy taką alternatywę. Członkostwo w grupie BRICS, członkostwo w szankańskiej Organizacji Współpracy, normalizacja relacji z Białorusią i Rosją. Na, delegaci y, partii Front, delegaci, delegaci partii Bezpieczna Polska y, w, w ciągu ostatnich tygodni odwiedzili i Mińsk Białoruski i, i Moskwę. My utrzymujemy kontakty, normalne kontakty polityczne z siłami politycznymi na wschodzie i wiemy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o włączeniu Polski do nowego Jedwabnego szlaku, jeżeli mówimy o integracji Polski ze strukturami globalnego południa, jeżeli mówimy o dedolaryzacji globalnego handlu, no to wiemy, o czym mówimy. I mamy alternatywę dla Polski, chociażby w postaci taniego prądu, taniego gazu, taniej, taniego, prawda. Paliwa. Ja nie widzę powodu, żeby paliwo w Polsce nie było po 3,80, 3,50 nawet. Polacy chcą taniego gazu i bezpieczna Polska, czy głos silnej Polski, stanie w ciągu studni dni rządu, gdybyśmy doszli do władzy, absolutnie dać Polakom tani, tani prąd, tani gaz, tanie paliwo i koszty życia, koszty produktów, prawda, chociażby spożywczy, koszty usług poszłyby radykalnie w dół. Po prostu staniałoby życie w Polsce. To ten stopa życia by się prostu Podniosła. Natomiast sytuacja, w której dzisiaj w Konfederacji mamy do czynienia z takim wielogłosem, jest mętna. No, tworzy się mętny obraz, oszukuje się po prostu wyborców, bo tak naprawdę nie wiadomo, czego dzisiaj Konfederacja chce. Moim zdaniem ta formuła polityczna się kompletnie, kompletnie wyczerpała, i dzisiaj czas, czas powiedzieć: sprawdzam. Czas powiedzieć: sprawdzam. Jeżeli, Czy jesteście za Polexitem, a. Czy nie? A jeżeli jesteście za polexitem, no to co proponujecie w zamian? Czy po, popieracie postulat y, norma, natychmiastowej normalizacji relacji z Rosją i Białorusią? Natomiast no ja pamiętam, jak Krzysztof Bosak chodził z. Ukraińską flagą w klapie, czy ukraińską wstążką w klapie, jak Robert Winicki mówił o obciskiwaniu Ukrainek. Pamiętam wypowiedzi Mencena, że Polska powinna przywrócić zasadniczą służbę wojskową po to, aby przygotowywać się do wojny z Rosją. No, pamiętam, pamiętam, mnóstwo takich wypowiedzi absolutnie sprzecznych z polską racją stanu pana Wiplera. To jest niestety prawa federacji. Pytanie, ja rozumiem, że jest subwencja budżetowa, to jest tam ponad 8,5 miliona, jeśli dobrze pamiętam, rocznie, to, to nie są małe pieniądze yy, dla, dla tych członków, no ale pytanie, czy, czy oczywiście czy, czy, czy jest warto być w takiej, w takiej koalicji, która jest koalicją w naszym głębokim odczuciu prowojenną. Dzisiaj w Sejmie nie ma ani jednego, ani jednego klubu poselskiego, który byłby który, klubu parlamentarnego, który byłby partią pokoju. To są same partie, same partie wojny. I też warto spojrzeć chociażby na ocenę członkostwa Polski w NATO. Kto jak się wypowiada, prawda? No to jest jakby proste sprawdzam. Dlatego uważam, że dzisiaj jest to tak jak powiedziałem jeden z ostatnich dzwonków, jeden z ostatnich czerwonych lampek, która się zapala, do tego, aby zjednoczyć te środowiska propokojowe, które nie chcą wciągnięcia Polski do wojny. Warto zrobić krok do tyłu przez liderów. Warto zrobić, schować swoje ego do kieszeni. Bo do nas także przychodzą różnego rodzaju, nie chcę mówić nazwisk, ale przychodzą przedstawiciele różnego rodzaju często kanapowych partii i mówią: Dobra, zjednoczmy się, ale to ja będę liderem, bo Rada Liderów to, to już nie. No nie, tak to nie działa. Tak to nie działa. My robimy krok wstecz, mówimy, my nie nikt z nas nie narzuca przywództwa w takiej, w takiej koalicji, natomiast mówimy, że czas jasno postawić pewne sprawy. Czas powiedzieć, czas rozważyć polexit, czas powiedzieć twardo o konieczności normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, czas wprowadzić penalizację banderyzmu, czas postawić twarde warunki Ukrainie i czas powiedzieć tak dla gotówki, tak dla złotówki, czas powiedzieć stop WHO, stop LGBT. Stop gender. Proste. No ale to właśnie odstręcza ten elektorat centrum. No zresztą. Wiele, jeśli nie większo, większość zdecydowana Polaków nie potrafi wyjść spoza paradygmatu, który ja bym określił takim problemem. Czy my żyjemy jeszcze w Polsce, czy żyjemy we wschodniej flance NATO? No teraz jest takie zadęcie na 25-lecie Polski w NATO, które to, no, NATO już parę razy widzieliśmy, że te całe gwarancje, które nam o których nam mówiono, no to są mniej więcej tyle warte momentami, co gwarancje. Już, my już raz w swojej historii na gwarancjach się przejechaliśmy, to był rok 39. Pamiętajmy o tym, że podpisana przez Mariusza Błaszczaka umowa o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi jest jedną z najbardziej haniebnych umów podpisanych przez tak zwaną Trzecią Rzeczpospolitą przez decydentów w Warszawie w okresie po 1989 roku. Umowa, która tworzy faktycznie eksterytorialne terytoria. No, pewne obszary na terytorium państwa polskiego, które są wyłączone z jurysdykcji polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie po Polsce jeżdżą sobie amerykańscy obywatele posiadający broń I to nie tylko członkowie US Army, ale także cywile. Więc mamy sytuację absur absurdalną, umowy, której nie można od tak wypowiedzieć, bo jest dwuroczny okres wypowiedzenia, która absolutnie wasalizuje Polskę, a jednocześnie nie daje Polsce żadnych konkretnych, realnych, namacalnych, wymiernych gwarancji. Daje ogólne ogólniki, no to przypomina wręcz to, co Rishi Sunak zrobił w Kijowie, czyli powiedział, że podpisując porozumienie o bezpieczeństwie z Ukrainą, że jeżeli Ukraina ponownie zostanie napadnięta, no to w ciągu 24 godzin dostąpi konsultacja na temat bezpieczeństwa Ukrainy. No i to są mniej więcej te gwarancje, które Polska dzisiaj też posiada, bo nie ma żadnych twardych, twardych informacji, które mówią o tym, że w razie zagrożenia polskiego bezpieczeństwa, z takiego czy innego kierunku Amerykanie wysyłają do Polski na przykład, na przykład no, pięć dywizji pancernych, czy pięć dywizji zmechanizowanych. Oprócz tego ileś tam skrzydeł lotnictwa taktycznego. No nie, no, nie ma niczego takiego. Mamy artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi o tym, że strony układające się same decydują, w jaki sposób udzielą pomocy. Mogą wystosować notę protestacyjną przekazaną przez MSZ ambasadorowi kraju, który dokonuje agresji, a mogą wysłać batalion, batalion zbrojny. Mechanizowany, tak? 500 żołnierzy na przykład. Więc, więc tutaj Polska nie ma żadnych twardych gwarancji. I mówienie o tym dzisiaj też widziałem w jednym z serwisów internetowych właśnie taki nagłówek, że nie ma alternatywy dla NATO. Nie ma alternatywy dla NATO. No, oczywiście, że jest alternatywa dla NATO. Jest nią jest kilka alternatyw dla NATO nawet, czyli stworzenie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, albo poprzez włączenie Rosji i Białorusi do NATO, czyli pomysł jeszcze. Z... Lat 90., albo całkowite zawieszenie na kołku rozszerzania NATO i stworzenie nowej, nowej organizacji, która byłaby inkluzywna, jak to się ładnie mówi teraz na Zachodzie, czyli włączająca, albo ogłoszenie przez Polskę neutralności, albo, albo stworzenie nowego systemu państw niezaangażowanych. Tutaj nawiązuje do konferencji w Bandungu. Tych możliwości jest bardzo wiele. I chciałem tylko podkreślić, bo powiedziałeś, Kamilu, o 39 roku i bardzo dobrze że żadne, żadna armia, czy to będzie 300-tysięczna armia, marzenie Mariusza Błaszczaka, czy to będzie armia półmilionowa, czy armia po, po, po mobilizacji już ponad milionowa, jak w 1939 roku, nie da Polsce gwarancji bezpieczeństwa. Ani dodatkowych 100 czołgów, ani dodatkowych 500, ani 1000 czołgów nie da Polsce gwarancji bezpieczeństwa. Realne gwarancje bezpieczeństwa, podkreślam, daje mądrość, Mądra, wielowektorowa polityka zagraniczna. Polityka nastawiona na budowę tutaj hubu gospodarczego, budowę mocarstwa gospodarczego. Odrzucenie szabelkizmu, odrzucenie jakichś złudnych idei Międzymorza, jakichś trójkątów lubelskich, jakichś wielokątów, czworokątów, prawda? dziewiąt Bucharesztańskich, która jest niczym innym jak tylko koncepcją kordonu sanitarnego amerykańskiego między Rosją, Rosją a Niemcami. Bo jeżeli tutaj w naszym kraju, jeżeli w Polsce będą się krzyżowały interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Chin, Rosji, krajów globalnego południa, no to kto będzie miał interes w tym, żeby tutaj była wojna? No nikt. No I właśnie o to chodzi. to jest idea, którą... Z Rosji... z ...wręcz na mówiących o nieukronności wojny Polski z Rosją, tylko wciągnijmy Rosję do współpracy gospodarczej, tak aby Rosja... Nie, nie mieli absolutnie żadnego interesu. Spróbujmy do. analizujecie banderyzm, macie czerwono-czarne flagi, rugujecie szowinizm z podręczników historii, przyznajecie się do ludobójstwa na narodzie polskim, upamiętniacie, robicie ekshumacje, no albo dziękujemy i koniec gościny, koniec gościny, koniec jakiejkolwiek pomocy, ogłaszamy remont lotniska w wiasiące blokujemy Granice, zer, pełne embargo na towary, na, towary, na towary z Ukrainy, koniec tranzytu w ogóle przez Polskę dla towarów z Ukrainy. No, trzeba grać twardo, tak jak gra Viktor Orban, tak jak gra Recep Erdoan. Jeżeli ktoś mi mówi, że normalizacja relacji z Rosją oznacza y, tak naprawdę podległość i, pra, i praktycznie budowę klęcznika y, pod murami Kremla dla polskiej delegacji, no to pytam się, kto widział klęcznik dla Viktora Orbana albo dla Petera Siarto, szefa węgierskiej dyplomacji. No bo ja nie widziałem, a Węgier. Gry są prawie czterokrotnie mniej ludnym krajem niż Polska. W związku z tym no, mówienie o normalizacji relacji z Rosją to nie jest budowa żadnego kręcznika na Kremlu czy pod murami Kremla, tylko normalna, racjonalna, gwarantowanie bezpieczeństwa państwu polskiemu. No cóż, ale obawiam się, że większość tego nie zrozumie. No Pytanie też, czy, że tak powiem, musimy zabiegać o. O większość, a nie może o zdeterminowaną mniejszość, no bo to chyba, to chyba w tą stronę należy, należy iść. No bo, tak jak już powiedziałem, większość, większość wierzy w mit dobrej Ameryki, wierzy w mit polityki międzynarodowej jako walki dobra ze złem. I tego się chyba tak łatwo nie zwalczy. No, ja nie powiedziałem, że znam. Łatwo odpowiedzi na trudne pytania, że daje recepty na wszystko. Ja pokazuję pewien kierunek myślenia. No, w tym, co robimy także w bezpiecznej Polsce, czy w głosie silnej Polski, jest praca konc bez doktryny dla państwa polskiego, nowej, nowego paradygmatu dla państwa polskiego, no używając takiego akademickiego ter, ter, terminu. Jeżeli ktoś myśli, że wyjdzie sobie na mównicę, pokrzycze i polska polityka się z, z, zmieni, jak za do, dotknięciem czarodziejskiej różki, to się bardzo myli. Dlatego my w bezpiecznej Polsce tak, kładziemy tak ogromny nacisk na kadry, na dobór eksper, zaplecza eksperckiego, na dobry program. Yy, zobacz że Bezpieczna Polska kiedy już miała 50 50-stronicowy program z dwudziestoma podstawowymi celami, prawda, takimi programowymi, które są absolutnie różne od tego, co dzisiaj prezentuje mainstream polityczny. I gdybym powiedział, że my już teraz wszystko zmienimy, no, no nie, no trzeba ludzi uświadamiać, trzeba robić to, co możemy, tu, gdzie jesteśmy, tym, z tym, co mamy. I nie ma innej drogi. No, ja mówię o drogach legalnych oczywiście. I żeby była pełna jasność. Bezpieczna Polska, Leszek Sykulski, głos silnej Polski działają tylko i wyłącznie w granicach wytyczonych przez prawo. Myślę, że w tym momencie będziemy już powoli zmierzać do lądowania. To tak na koniec jednym zdaniem ile mamy czasu? Zanim to okno y, możliwości po prostu się zamknie i po prostu siły propokojowe zostaną spacyfikowane, najzwyczajniej w świecie, przez różnego rodzaju służby, bezpieki, etc. Pan Siewiera mówił o y, trzech latach. Ja się obawiam, że czasu jest zdecydowanie mniej, bo nawet. Y, nawet nie będąc specjalnym entuzjastą Donalda Trumpa, to uważam, że okienko dla sił z kolei prowojennych może się zamknąć w momencie objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa, bo on być może wywoła jakąś wojnę, ale nie tutaj, w innym miejscu świata. Nie będę się bawił we wróżkę, nie będę się bawił w Nostradamusa, nie posiadam informacji wywiadowczych i wiem jak, tak jak już powiedziałem, jak bardzo złudne, jak bardzo złudne czasami są pewne sądy nie uwzględniające takiego wiedzy pogłębionej, wiedzy klauzulowanej. W związku z tym nie, nie będę wchodził w takie buty, nie będę wchodził w przewidywania, nie będę także już potęgował tego strachu, no tych handlarzy strachem jest bardzo wiele, wiele. No, powiedziałem o Jacku Bartosiaku, prawda, no widać, że na straszeniu Trzecią wojną światową na straszeniu wojną z Rosją można zbijać całkiem niezły kapitał materialny, finansowy, ale także polityczny. Natomiast no, my tylko ostrzegamy, my mówimy, my twardo to, to akcentujemy i uważam, że wybory do Europarlamentu będą świetnym papierkiem lakmusowym. To jest też taki balon próbny dla elit tych pookrągłostołowych dla elit. W Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, na ile będzie sobie można pozwolić? Jeżeli wprowadzimy. Reprezentację, która będzie takim głosem silnej Polski w Unii Europejskiej, obok innych głosów silnych, sprzeciwiających się desuwerenizacji państw narodowych i niechcących wpychania tych państw w wojnę z Rosją, no to wtedy mamy więcej czasu. A jeżeli zdominują nas przedstawiciele Hołowni, Popisu i tak dalej, no to tego czasu wtedy realnie będziemy mieli mniej. Dlatego. Mogę tylko zaapelować, obywatele, jednoczmy się, naciskajcie na liderów waszych formacji politycznych, aby doszło do konsolidacji partii pokoju w Polsce, abyśmy poszli w, takim, w takiej zjednoczonej koalicji, która mówi bardzo głośno i wyraźnie: To nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. I tym akcentem już zakończymy ten nasz przegląd wydarzeń antywojennych. Moimi Państwa gościem był dr Leszek Sykulski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Tobie, Kamilu, i dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.